Witam na spotkaniu w ramach legend kolejorza. Dzisiaj naszym gościem jedna z największych legend, jeśli nie największa, pan Mirosław Opański. Do Lecha przybył w roku 77, wychowany w Gwardii Koszalin, klubu, który dostarczył nam kilku zawodników tutaj niemałej jakości do składu kolejorza. Z Lechem, trzykrotny mistrz Polski, zdobywca 90 bramek w barwach kolejorza. Wielka legenda tego klubu, też jest na naszej fanie kibicowskiej. To jest trzecia osoba, którą gościmy z kibicowskich fanów. Wcześniej był pan Łukasik i pan Krygiel. Dziś pan Opański. Jeszcze raz wielkie brawa dla tradycyjnie prowadzi spotkanie będzie pan Maciej Mankiewicz. Witamy serdecznie również. Oddaję głos panu Maciejowi. On nas zabierze w podróż przez całą karierę Mirosława Opańskiego, a pewnie też i to, co się działo po tej karierze. I potem będzie czas, jak zwykle, na wasze pytania. Zapraszam. Dobry wieczór, widzę kilka nowych twarzy, więc powiem tak, formuła spotkania, no oczywiście wiadomo, spotkanie rodziny Lecha Poznań. Ja pierwszą część jak gdyby poprowadzę, zadam pytania, nasz rozmówca dzisiaj, pan Mirosław Okoński, na pewno udzieli skwapliwie odpowiedzi, a później przejdziemy do pytań państwa, bo na pewno będzie ich ogrom. Drodzy państwo, szanowny Mirosławie, faktycznie tak jak pan Sebastian powiedział, 19 marca 1922 to jest data graniczna, kiedy powstał nasz klub. Powstawał na Dębcu, na najbardziej lechickiej dzielnicy i w zasadzie za kolami gdzieś przechodząc przy parafii świętego Floriana w podpoznańskim dębieckim, pod dębieckich wirach, tam tworzyła się drużyna, którą tworzyli tacy ludzie z rodzin Derezińskich, Stachowskich, Stachowiaków, Jąsików, Paterów, Lipiaków, Tritów, Krenlajnów, Zgołów, Białasów, Goździków, że się rozpędzę. I gdzieś w tą rodzinę, oczywiście nie założycieli, wielką rodzinę wplótł się dzisiejszy gość Mirosław Okoński. Jest rok 1977, Lech jest na dobrej drodze, żeby sięgać i walczyć o wyższe cele niż tylko o utrzymanie się w lidze. I radosna informacja w gazetach i poznańskiej, i w Poznańskim Ekspresie, i w Głosie Wielkopolskim, że do Poznania trafi jeden z najzdolniejszych piłkarzy. Ma na imię Mirosław Okoński. Mirku, jak to się stało, że trafiłeś do Poznania? Kto ciebie wypaczył? Kto do ciebie, do twojej rodziny, do drzwi zapukał i powiedział, że jest zainteresowany tym, żebyś przyszedł ku naszej radości i trafił do Poznania? No, zaczęło się to trochę dziwnie, dlatego że byłem jako pierwszy zaproszony do Górnika Zabrze, a później byłem do Pogoni Szczecin, bo graliśmy tam nawet Gwardia Koszalin grała mecze pucharowe i zaczęliśmy, pokonaliśmy Pogoń, pokonaliśmy Górnik i odpadliśmy tej szczątkiem Wrocław, ale to naprawdę były drużyny bardzo mocne, myśmy grali w drugiej lidze, no też mieliśmy fajną drużynę. No i tam, ile miałem, 15 lat, ja debiutowałem w drugiej lidze, w Gwardii. No i ta kariera tak powoli sięga mojego szczytu małego. No i pojechałem do Pogoni na spotkanie z prezesami, którzy przyjeżdżali do mnie do Koszalina. No i tak mnie troszeczkę mękało ta Szczecin, bo to nadmorza. Ale niestety pojechałem na te rozmowy dokończyć. Prezesa nie było klubu, bo wyjechał w rejs. No i z prezesami, znaczy zastępcą prezesa i z dyrektorem klubu nie dogadaliśmy się. Wziąłem obecną żonę, wtedy narzeczona była. Przyjechaliśmy w Bale i przyjechaliśmy do Koszalina z powrotem. No i później było tak, że napukał ktoś do mnie do drzwi. Co się okazało, to był trener Łoś. Roman Łoś, tak? Roman Łoś, tak. I zaczął namawiać rodziców, że po prostu namówili mnie, żebym do Poznania przyszedł, nie? No i tak się zaczęło. No, jedno spotkanie, drugie spotkanie, przyjechali prezesi klubu Lecha do Koszalina na rozmowy. No i po prostu zdecydowałem się, że pójdę do Lecha. No oczywiście prezesami już wsiadłem od razu, bez pożegnania. Po prostu wjechałem do Sierakowa. Prawdopodobnie to Sieraków był. Ośrodek w czasach wagonowych, a jednocześnie takie kolejowe. Miejsce kolejowe, tak jest. No i po prostu zamknęli mnie tam na 2 tygodnie w wagonie. Po prostu nie dali mi ani telefonu, nic kompletnie, także nie miałem
z żadnym światem kontaktu. Dopiero ktoś tam mnie wezwał z hotelu takiego, że mam telefon z Lecha. Czy ktoś potrzebuje, czy to, to, to. Ja bym ci byście mi wyjdzie, nawet nie wiem, jak tu chcą wyjechać, nawet, bo nawet nie wiem, gdzie jestem, no nie? No panie Mirku, wszystko, zobaczymy, tam przyjedzie ktoś do pana, to że wszystko tam tego i przyjedzie pan do Poznania. No i będziemy już konkretnie rozmawiać na temat podpisania kontraktu. No i tak było, przyjechałem do Poznania. Spotkaliśmy się wtedy na Marsz Kleckiego w tej budynku tym kolejowym. Wtedy Marsz Kleckiego, teraz Aleja Niepodległości. Tak. No i tam po prostu doszliśmy do porozumienia. Ja mieszkałem 2-3 miesiące, tam mieszkałem w hotelu Wielkopolska. No i co? I zaczęło się. Mecze pierwsze, sparingowe. I zaczęło się. Mirku, fajną rzeczą jest, pewnie każdy z Państwa też jest ciekaw, wchodzisz do szatni, widzisz tych piłkarzy, których pamiętamy. Jak Ciebie przyjęła szatnia, jak Ciebie przyjęli zawodnicy? No to muszę powiedzieć, że naprawdę rzadko się spotyka, że młodego chłopaka tak przyjąć. No ja po prostu byłem pod wrażeniem, a zwłaszcza pod wrażeniem te osie napierały, który, jak to można powiedzieć, by mógł być moim ojcem. Ale po prostu naprawdę to, co się do mnie zachował, to jest coś nieprawdopodobnego. I powiedział tylko jedno, przy wszystkich kolegach w szatni. Słuchajcie, mamy nowego zawodnika, traktujmy go jakby był starszy. Po prostu nie ma tam, że młody czy stary. Ja powiedziałem sam osobiście, że niczego nie. Ja wiem, co do mnie będzie należało po treningu. Wiadomo, siatka, piłki pozbierać, na plecy i do szatni. No to jest normalne, to jest zawsze tak było i tak, nie wiem, to, no dzisiaj nie, no przepraszam, bo dzisiaj już mają wózki i jeżdżają, wybierają po treningu, także. No, także oni tylko schodzą do siebie kąpać, żele na głowę postawić i w trasę. No to dla żartu tylko tak powiedziałem, ale nie, ale niestety takie było życie. No i po prostu zaczęliśmy te sparingi grać. No, pamiętam pierwszy mecz mój chyba na Tętwy, to był Małozimek. Małapanew Ozimek. Małapanew Ozimek, tak. No i ja pamiętam, wygraliśmy ten mecz chyba 4-1. Ja szedłem bramkę ten na dzień dobry i tam z parami graliśmy. No ale dobrze mi się grało. Naprawdę chyba ten tego mojego trenera Koby trowałem już takie, można powiedzieć, miejsce w pierwszej drużynie. No niektórym na pewno to nie pasowało, że taki młody. 18 lat skończyłem, no miałem ile tam, no, pod 19 podchodziłem, no po prostu, że już wychodzę w pierwszym składzie, no nie. No ale pierwszy wydego to miałem właśnie odgórnikiem zawsze na Dębcu. No, komplet publiczności na Dębcu, to pamiętam do dzisiaj, że już na Hetmańskiej, jak się Dębiec, to jeszcze ta ulica Dębicka, tak? Nie, Dębicka. Dzierżyńskiego dawna. To tak, tak. To po prostu już te tramwaje tam stawały, już kibole na piechotę, aż na stadion. Po prostu nie gadali, po prostu te tramwaje tam dojeżdżą. Jak ja pamiętam, wsiadłem w tramwaj, podjechałem tam na ten z hotelu Wielkopolska. Ja mówię, gdzie ja tam idę? Czy ja tam nie wcisnę się? No przecież to były tłumy ludzi. Normalnie, słuchajcie, jak ja to pamiętam, to jak wystawił mnie ten do pierwszego składu, stałem na tym boisku, tak się, nie wiem, czy rozdrzewać się, czy pierwszy poglądam, to było, dla mnie to było... Oszołamiające. No, coś nowego. Jak zobaczyłem te drzewa, jak wrony siedziały tam na tych drzewach, normalnie no tłumy ludzi na tym, że ktoś tam mi pospada na zegarach, tam taki zegar był, przystanie z szatni, to po prostu ja byłem w szoku, a później zobaczyłem na prawo, tak, na prawo Cegielskiego, na tych dachach tyle pracowników tam siedziało, że po prostu tak samo czarne, normalnie czarne, ja mówię, chciałem się na nim podawiać, mi pospadają, nie wiem, no. No trudno, no, pierwszy debiut miałem taki średni, ja byłem zadowolony, pochwałę dostałem tak samo. I podobnie, Mirku, że przerwę, prasa bardzo wysoko oceniła twoją grę. Tak, ja pamiętam to na tym, no pierwsze to rano, jak się budziłem, to na pierwszy gazetku powiem, nie? Chciałem zobaczyć, co tam piszą. No, później mieliśmy następny wyjazd, podobnie jak się nie mylę, to mieliśmy do Odropowe. To był czwarty mecz w kolejności i twoja pierwsza bramka, tak, Mirku? 2-2. To nie był czwarty mecz. No dobrze, strzeliłeś bramkę. Dobrze, Mirek. Odra Opole. Jest... Tak, chyba tak. Tak. Czwarty, tak. Czwarte spotkanie. Tak, nie. Bo graliśmy. Nie, tam się nie wiem. Trójkę na wyjeździe wygraliśmy, ale teraz nie mogę sobie z kim graliśmy. Tak. Później u siebie graliśmy i wyjazd do Opola. No i wtedy bramkę był Józef Młynarczyk. Józef Młynarczyk. No, ale przebiegł do bramkę 20 parę metrów, strzelił tam na okienko, także.
I miałeś jeszcze dwie wspaniałe strzały i Józek Młynarczyk stawał na wysokości zadania. Tutaj Józiowi chwała, ale szkoda, że akurat bronił. Tak, tak. Kandydat do wejścia do reprezentacji narodowej. Mirek, czyli jest ten początek, euforia, twoja fascynacja i fascynacja kibiców twoją osobą, twoją grą, bo nie oszukujmy się, przecież byli kibice, tak jak patrzę tutaj na wszystkich nas, chodziliśmy na Mirosława Okońskiego, wynosiłeś bardzo dużo na boisko, no kochaliśmy ciebie i zresztą do dzisiaj zostało. Oczywiście w przełożeniu dawnych występów piłkarskich, czy niedawnych. Mirku, jest ten pierwszy sezon, ważny sezon, bo co się okazuje, tak jak powiedziałem wcześniej, Lech zaczyna punktować i sięgamy na finiszu rozgrywek po trzecie miejsce, brązowy medal, tak? Czyli trzecie miejsce, no, które daje nam dużo radości. Mirku. Po prostu dało nam satysfakcję, że po prostu faktycznie, jak ja przyszedłem do Lecha, to Lech wtedy skończył chyba, nie wiem, się nie był chyba na 12 miejscu. Tak, ja się nie mylę, wcześniejszy sezon. Tak, wcześniejszy sezon. No a to my powalczyliśmy o te trofeum, takie, żeby pograć w pucharach, bo naprawdę to, co kibiców przychodziło, na ten zębiec, tam później na ten jeszcze na Wartę, bo zmienialiśmy boisko raz tu, bo jak już o te puchary walczyliśmy, to coraz więcej kibiców przychodziło. No i dlaczego ta decyzja prezesu była, że przejść na Wartę Poznań, na 22 lipca. No i po prostu też tam robiliśmy wyniki dobre. No i także szczęście nam też dopisało troszeczkę, bo niestety, ale w piłce szczęście trzeba mieć. No i po prostu zdobyliśmy te trzecie miejsce. To było takie pierwsze po drugie w Lechu, takie już coś pachniało jakąś piłką, no nie? No i przechodząc tak bardzo króciusieńko, szybko, jest ten epizod dwuletni z Legią Warszawa, mijają trzy sezony, czy tak, czy tego. Mirku, powiedz mi taką rzecz, bo urasta to też do legend, trafiasz do Legii Warszawa, czy droga jest bardzo formalna, nazwijmy typowo wojskowa, że jesteś powołany do, czy też po prostu jakieś inne rzeczy decydowało o tym, że przeszedłeś na Łazienkowską? Mirek. Proszę Państwa, ja wam powiem, że ja wiem, Poznań nie kocha Warszawy, ja rozumiem was. Ale pamiętajcie tylko, w tamtych czasach, co ja byłem, to była tragedia. To nie było to, że ja chcę, czy ja nie chcę. Ja mogłem nie iść do tej Legii. Ale nie wiedziałbym, co by było za dwa lata, jakby córka, bo byłem jako jeden rzeźbiciel rodziny. Ja do wojska nie musiałem iść. Nie musiałem iść. Ale po prostu dostałem warunki piłkarskie. Że ja mogłem grać w piłkę. A nie tak skończył Jurek Wyjazd. Nie poszedł Widzewa do Legii i dali go na białe niedźwiedzie. Tak. Nie do Legii, nie do Widzewa, żeby dostał Widzewia, do Zawiszy choćby mogli dać go, do Śląska. Do Śląska Wrocław, tak jest. Nie, Biały niedźwiedzie. On przez dwa lata piłki nie wiedział. Jeszcze go przetrzymali i dali go do Szczecinka, po Szczecinie gdzieś tam, pod ruskie granice, inaczej ruskie jednostki. No przecież ja to do dzisiaj to pamiętam. I ja dlatego powiedziałem, no trudno, takie życie piłkarskie. Ale powiedziałem, że no, też pecha miałem, że po prostu ten stan wojny mnie złapał w tym wojsku. I to był tak samo duży problem, bo nie chcieli mnie puścić, bo nie chcieli, żebym ja podpisał. Nie, bo teraz cię nie puścimy, bo będziesz musiał podpisać na zawodowego. No niestety, no, wojnę postawiłem jako żołnierz, ale też się bałem, zabrali mi jedne stopnie niżej za te słowa. No ale też cieszę się bardzo, że w tym momencie dolegli przed świętej pamięci Kazimierz Górski i bardzo mnie polubił, po prostu dał mi wolną rękę po prostu w grze i po prostu czułem się jak, po prostu jak ptaszek w boisku. Dlatego też jemu zawdzięczam, no i też mojej żonie, która potrafiła nawet przyjechać, jak graliśmy Śląsk Wrocław, we Wrocławiu graliśmy Legia, to żona wsiadła i przyjechała do Wrocławia na rozmowę z trenerem Górskim. Trener Górski powiedział, po rozmowie miał małżonkę, przyjechała żona do Warszawy i oczywiście ten Górski rozmawiał z generałem Baleńskim i z generałem Wytyczakiem. No i po prostu, no nie było to za wesołe rozmowy. No i tam żona parę słów nieprzyjemnych powiedziała, tam generałowi, jaki pan może dać przykład? Małżeństwo oczywiście. Pan ma 50 ileś tam lat, a żona to ma 22 lata. I pan mi daje teraz przykład? Szukaj ojca małego dziecka. No nie chcę tu w Warszawie być. Po prostu jak się do Warszawy nie przykłada, to znaczy, że pan chce rozbić to małżeństwo. No i do tego doszło takie stopnia, że Kazio Górski powiedział, że na siebie mnie nie będzie trzymał i powiedział, że to jest ostatni mecz, no i tam chyba przed stanem wojennym, nie wiem, chyba dwa tygodnie, trzy tygodnie, a to robiłem tak, żeby tylko zdążyć jeszcze na ten już na mecz finałowy, co był w tym... Nie, w Pogoniu Szczecin, to był w Wrocławiu. Tak, tak. Ale teraz myśmy półfinał jeszcze grali. Mhm. Dobrze, Mirek. Ja nie mogę... Tak. Myśmy grali
Czy to półfinał nie był z Legią Warszawa? Nie, 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 to nie było z Legią Warszawa. No ale w finale, ja chyba tylko ten finał grałem. Ja ten finał tylko grałem właśnie z Pogonią Szczecin we Wrocławiu. No, uprzedziło się, tak. Żeby od kibiców po prostu dostać po prostu przebaczenie jakieś. No szybiłem tą bramkę na 1-0, już taki lekki byłem już. Inaczej się poczułem, taki troszeczkę pewniejszy i po prostu jak już zaczęli śpiewać moje piosenki o mnie, także już byłem zadowolony, że po prostu może coś zrobimy dalej. I fajnie, cieszę się bardzo, bo teraz zrobiliśmy mistrza prawdopodobnie, co nie? Puchar. No i tak samo pamiętam ten mecz jeszcze, jak zdobywaliśmy puchar, ten drugi, to graliśmy w finale, znaczy w półfinale graliśmy z Legią Warszawa, takie były losy. I wylosowaliśmy Legię Warszawa na wyjeździe. No i strzeli na Łazienkowskiej bramkę na 1-0 i wygraliśmy na 1-0 i przeszliśmy do finału. W finale graliśmy też w Warszawie, bo finał z Wisłą Kraków na 3-0. No, także bardzo byłem zadowolony z tego, że po prostu już powoli nadrabiałem te twoje zaległości, które zrobiłem na kibicu Lecha. Czyli widać bardzo zawiłe losy. Mirka spotkały wielu piłkarzy tamtego pokolenia z tym przykładem, który podał Mirek. Mirku, później 5 można powiedzieć lat, ale od roku 82 do 86 Lech Poznań. Wrócimy pewnie nieraz w czasie naszego dzisiejszego spotkania nawet do tego okresu czasu. Twoja kapitalna gra, powołanie do reprezentacji Polski i nagle pojawia się propozycja przejścia do klubu zagranicznego. Ważna rzecz jak na tamte czasy, ważna oferta dla ciebie jakościowa. Myślę tu oczywiście o klubie HSV Hamburg. Mirku, też były problemy o innej natury, żebyś po prostu no, rozwinął skrzydła jeszcze bardziej. Finał wiadomo jaki był. Mirku, powróćmy do tamtego czasu. Przyjeżdża między innymi pan Ginter Netzer, który tak, był bardzo aktywną... Tak, dobrze, oczywiście. Bo pierwsze to miałem propozycję bardzo fajną. Po prostu jak jeździłem tą interpretacją, to po prostu graliśmy bardzo dużo meczów tam sparingowych we Francji. I te mecze sparingowe wychodziły bardzo dobrze. No i nigdy w życiu nie pomyślał, że zainteresowany jest główny sponsor, można powiedzieć wtedy, to był Belmondo. I przyjechał do Poznania, do Merkurego, na spotkanie, na obiad z prezesami klubu Lecha. No, no nie było w stanie przebić tego, bo była wtedy komuna i po prostu inne przepisy, że można było wyjeżdżać za granicę, jakby się miało 30 lat. No niestety, no to była siła wyższa i po prostu takie przepisy były w Polsce, no nie byłem w stanie. Dzisiaj wiadomo, nie? 17 lat już jedzie, pakuje się, nie ma żadnych problemów. No a wtedy były inne problemy. No i dlatego mówię, a później to po prostu to, co miałem z Lechem, to co zrobiłem, to byłem zadowolony, bo te mistrzostwa, te puchary. No, przyjechał tu, znaczy graliśmy mecz, przepraszam, Lech grał w pucharach z Borussią Mönchengladbach. Tak. Na wyjeździe. I ten mecz mi tam na wyjeździe bardzo dobrze wypadł. I od razu wpadłem w oko właśnie Netzerowi, bo jakby nie było, to Netzer grał tak samo w Borussii Mönchengladbach. Tak, to był piłkarz Borussii. Tak, Borussii Mönchengladbach. No i to po prostu na tym meczu jeździł, no i po prostu spodobało mu się. Jeszcze jak grałem na tym skrzydle. No i taki świętej pamięci hrabia Bobowski. On miał tutaj bardzo dobre wejścia w Polskim Związku Piłkarzy. Nie, to nie był Polski Związek, tylko COS. Tak, Zdalność ośrodek sportu. No, ja pamiętam, to było na hali tej kolegi mi zabite, ta hala się nazywa, tam gdzie hoteje. Torwar, tak, na Torwarze były te biura, to wszystko COS, Zdalność ośrodek sportu. No i po prostu ja z nim pojechałem na rozmowy tam był w Warszawie, tamtego, tu to były też problemy, no nie, bo ja wtedy miałem ile? 27. No to jako 27-letni chyba, nie wiem, jeśli się nie chcę skłamać, to bym wyjechał do Pyszek, bo nie miał 26 lat. Chyba, tak mi się kojarzy, nie wiem, ale tak mi się bo 2 lata przede mną wyjechał do Romy, no nie? Ja się nie mylę. Do Juventusu. Do Juventusu pierwszy, a mnie do Romy poszedł? W tej kolejności. No, dlatego, no i później oczywiście... Mirku, były trudności, były problemy, przyjeżdża Ginter Netzer, jedna wizyta nie daje rezultatu, druga wizyta... Nie, to było tak? Inaczej. No. Ja dostałem zaproszenie, żeby przyjechać na testy. Wolne chwile, to były przerwy w treningach. No i wjechałem do Hamburga, no i tam zameldowali mnie w hotelu na ośrodku. No i tam po prostu 2 razy dziennie mieliśmy treningi. I taką, to było 4 dni tam byłem. Później gierka, znaczy między sobą była gierka taka szkolna.
na tym boisku. No i był ze mną pan Bolek Krzyżostaniak. Ostatni raz jechał do piłkarza do mnie zabrał ze sobą. No i jak wychodziliśmy na te treningi, wychodziło mi jak z nut, byłem tam w szoku. Nie patrzyłem, że tam jest Karol na prawej, Jakub na stoperze, czy tam Krosinę, czy jakby nie były gwiazdy niemieckiej piłki, także... Światowej tak, piłki. Światowej dokładnie, można powiedzieć. No i zarówno Nesel, ten stoper, ten Berg tak samo. Naprawdę ekipa mnie niesamowitą, no nie? Nie wiedziałem, czy się załapie, czy nie. A tu nagle po tej gierce, po prostu musiałem powiedzieć, mogę powiedzieć to, że nie wtedy, bo w książce też to napisałem, po prostu krył mnie na prawej obronie, grał właśnie Kalf, a ja grałem na lewej stronie. No po prostu, nie wiem, no, jak tacy grali w reputacji Niemiec, to ja mam urzepieczoną, to gdzie ja jestem? Przecież to jest, no po prostu się śmiałem z tego, po prostu on był sam załamany i powiedział, a klął na mnie? Ja wiem, że klął, tylko ja nie rozumiałem tego niemieckiego. No to nie, to ja się tym nie przypomniałem. Jeszcze pamiętam, jak Bolek Krzyżostaniak stał przy linii i mówił, czuł się tak, jakbyś był na Bułgarskiej. Nie patrzy na nich. Oni cię tak piłki nie dawał. No i gdzieś siedział na piłce jeszcze ten Świętej Pamięci trener Rezes Havel i mówi do mnie, takim tłumaczem, że to był Andrzeja Szermacha brat, bo on tam w Golfa trenował i dostał telefon, żeby po prostu przyjechać i mi tam tłumaczyć przez te 4 dni, nie? No i mówi do niego, że po prostu, że mam się niczego nie wie, że mam grać to, bo on chce zobaczyć, co ja potrafię, nie? I naprawdę ta gra kontrolowała się bardzo dobrze. No i tam po tej grze kontrolnej na spotkanie poszedłem do trenera Habla z tym Szermachem. No i mówi do mnie, Marek Szermach, i mówi do mnie, Marek, mówi, Mirek, nic innego, tylko ci powiem jedno. Nestor ma jechać do Poznania i cię z tobą ma wrócić już do drużyny. No tak, ja mówię, no zobaczymy, czy to będzie tak łatwe, no nie? Bidny, ja pamiętam, ja wróciłem do Poznania, a on w Śnieżycy normalnie, w Śnieżycy ja pamiętam, jeszcze tamten budynek był. Nastawnia. Jak? Nastawnia. No, tak. No tam budynek był, przyjechał, zmarznięty, tyle kilometrów w tej Śnieżycy jechał, ale zjechał szczęśliwie. Ja mówię, że jakieś tam spotkanie zrobił, może jakieś polonezie, czy jakieś hotelu Poznań, jakieś kolacje mu zaproponują na tę rozmowę, czy jechał tyle kilometrów, to. No niestety, poczęsowali go herbatą i pączkiem i to była taka rozmowa. Po prostu ja już wiedziałem, już, co się będzie działo wtedy, jak ja tam wejdę do środka. No i niestety, ja te swoje rogi postawiłem, jak wy mi, to ja mam. No i wtedy się zaczęło. Drugi raz przyjechał, do Warszawy pojechaliśmy. No i chyba 4 razy przyjechał do Poznania. No i za tym 4 razem powiedział, no już 5 razem już nie będę przyjeżdżał. No i nie dostałem zgody. No i wtedy właśnie napisałem ten list otwarty. To było, mi się wydaje, w Gazety Poznańskiej, nie. I w tym ogłosie. Ogłosie to było list otwarte. Wydaje mi się, że współuczestniczył w tworzeniu tego, jeżeli tak mogę powiedzieć, redaktor Wojciech Michalski. Tak. A redaktor Wojciech Michalski nie był nigdy w Głosie Wielkopolskim, więc sądzę, że to był albo Ekspres, albo Gazeta Poznańska, ale nieważne. List otwarty Mirosława Końskiego, prośba, tak? I tak... Prośba, bo prosiłem po prostu, na drugą sprawę była też inna, że za mnie chciał wtedy HSV dać 1 200 000 marek. To kwota naprawdę bardzo duża. No to ja mówię tak, albo chcecie teraz 1 200 000, a jak nie, no to mi kontrakt się kończy z wami już. I zarobicie, nie wiem, jakieś tam... Drobiazgi. Nie wiem, czy drobiazgi, nie? No i tak się zaczęło, tak tego. No i pan Hilary Nowak ogonem stał mi i powiedział, że nie, że jeszcze nam się przydasz w pucharach. A nie, jakich pucharach? Przecież nie mamy zamieszczenia w pucharach. Ja wiem, póki jeszcze macie szansę, to weźcie mnie sprzedajcie i zrobicie jakieś pieniądze, choć kluby cię zadowolą. Sprzęty piłkarskie, wszystko będziecie mieli. Nie. Święty Pan Bożyczek też nie. Pan prezes Tajter też nie. No to dziękuję bardzo, do widzenia. No, a później jeszcze najgorsze było to, że ten Jakubowski mnie podziękował super ekstra. Super ekstra. To pamiętam do dziś tam. Ostatni mecz mój był. Na wyjeździe. No ale powiem wam szczerze, bo to ja tam też dzisiaj mogę wszystko mówić, także powiem. Książę też się to witam. No. Nie, chodziło o mecz już w tym Bałtyku Gdynia. I leciało 4 drużyny. Bałtyk,
Motor, Zagłębie Sosnowiec i Zagłębie Lubin. I za tak, od naszego meczu zależało, jaki wynik zrobimy w Gdyni, na Bałtyku. Trzy dni przed meczem przyjeżdżę 4 kluby do mnie, do domu. Nie, 2 kluby się spotkały ze mną w Merkurium, a 2 przyjechały do domu. No, nie chciałem, żeby wszyscy latem na kociu się udało. No, dobra, aha, przepraszam bardzo. I oczywiście też chciał, Bałty Gdynia też przyjechał. No, ale Bałty chciał tylko wygrana. No, a tamte drużyny dawały nam za remis, a za zwycięstwo. No i ja też poszedłem na trening na drugi dzień. Oni siedzieli w Merkurium, spali. Ja powiedziałem, że muszę się kolegę zapytać, to ja nie chcę sam decydować, bo na to nie będą chcieli pójść, nie? A chłopaki mówią, nie wiem, co to Bałtyku, weźmy się Bałtyku, bali. Ja też tak uważam, nie? No i dobra, żeby nam ten, bo ten usiadł, to pojechałem do Merkurego. Podziękowałem, nie, przepraszam, oni mi dali już pieniądze. Dali mi pieniądze, nie, ale tak uważam się do Bałtyku. Do Bałtyku się tak uważam, bo poszedłem do prezesa, spotkałem się w jej pokoju, wróciłem do wniosku, powiedziałem, że przepraszam prezesie, ale piłkarze nie chcą się zgodzić, po prostu fajnie, panie Milku, dziękujemy za szczerość, naprawdę wiemy, na czym stoimy, nie? No i najlepszy był numer taki, że ja kasę miałem w domu i dzień przed wyjazdem idę na trening, nic nie wiem, a pan Jakubowski po treningu kładzie, wystawia tą, jak to się nazywa, listę wyjazdu na mecz do Gdyni. Kadra zespołu. Kadra zespołu. Tu na pewno przychodzi. Nie, tak, a ja na dole jeszcze byłem. Na dole byłem. Idę do góry. Chłopaki mówią, ty słuchaj, on cię wynalazł. Co? Ja mówię, to ostatni mecz, to chciałem was zaprosić też na obiad do hotelu Poznań, podziękowanie, to wszystko elegancko. Mówię, tyle on ten sposób ze mną potraktował. No to ja też mu podziękuję, potraktuję go. No nic. Szedłem tylko do góry, podziękowałem za współpracę. Parę słów nieprzyjemnych mu powiedziałem. A on się dowiedział ktoś od kogoś, nie wiem od kogo, bo to nie pan, że doszło mu trochę, że jakiś pieniądze, podział jakiś pieniążków ma być, nie? I Krzyśka Pawlaka woła do góry. Znaczy, mu ten nesze. To pana wina, nie moja. Znaczy, pan Mirka nie wziął. No dobrze, on już teraz wyjeżdża, a ja musiałem sprawdzić nowego zawodnika, jakiegoś młodego zawodnika. Ale ten nesze, na ostatni mecz, zawodnika w polu. Przecież będą w Paryżu, będzie to, będzie to. Mirek nas chciał zaprosić na tą kolację, czy tam obiad, czy kolację. Dobrze. No to ja nic. Powodzenia chłopakom trzymałem, powiedziałem, słuchajcie, walczcie, a będziecie zadowoleni. Ja wam nie daję za przegraną. Wynik? Remis albo wygrana. No dobra. No ja pojechałem sobie do domu, nóżki na ławę, rowarka sobie wziąłem, słuchawki sobie położyłem na uszy i słuchałem sobie meczu. Prawie. No ile prowadzi 1-0, ja tak trzymajcie, mówię, trzymajcie. No chyba nie wiem, jak się nie mylę, to chyba w 87 minucie Bałtyk strzelił na 1-1. I tak skończył się. To słuchajcie, naprawdę wierzcie mi, siedziałem tam, no. Oczywiście porozdzielałem wszystko równo, wszystko równiutko. A tu godzina, nie wiem, nie chcę skłamać, ale to pierwsza, druga w nocy. Ktoś mi wali w te drzwi, normalnie niesamowicie. Krzysiek Pawlak tam chyba z dwoma, z trzema zrobnikami. Słuchaj, no to ile tam wyszło, to. Ale Krzysiu, daj mi się wyspać, ja w derwach też byłem, miał tym swoje roboty, nie chcę. No to daj, tak że zablokuję się dzisiaj. Daj, to są porobikane, no. Ja jutro jesteśmy mówieni, rano w klubie, i po treningu tym rozruchu, po tej stanie, jedziemy, zapraszam was wszystkich do hotelu. Oczywiście na treningu wziąłem, po treningu, bo nie chciałem, żeby dostała przed treningiem. Rozdzieliłem wszystko i pytam się wszystkich zadowoleni. Jak każdy zajrzał do tej koperty, powiedzieli, życzę nam uratowałeś. Życzę. Wiesz, jakie my mamy w czasie rodzinę teraz? Ale ty wiesz, jaką zerwórkę kupię? No. Niestety, no ale taka była prawda i mówię prawdę, że oczywiście szczerą prawdę. Dlatego, a to jeszcze to nie powiedziałem, a teraz najlepszy moment był, jak ja miałem te pieniądze za tych chłopaków w szatni. Chyba ja nie wiem, chyba Kasalik, Jurek, zleciał na dół. Mówił, Krzysiu, można cię prosić, bo to nam cię prosi do góry.
Krzysiu mówił, Krzysiu, bo słyszałem, że tam jakieś pieniążki mi się dopowiedziało, no ale czy jako kadra tenecka też pana się wziął. Proszę do Mirka się zgłosić. Kasek jest na dole, to trzeba do niej. No to jo, ale przecież go nie było. No ale u niego już byli 3-4 dni wcześniej. On jest nie dobry, bo widzicie, tylko on może wygrać mecz. No i tak się zakończyło ta przyjaźń moja z panem trenerem Jakubowskim. Nie żałuję tego też. Drogi Mirosławie, drodzy Państwo, można słuchać nieskończoność, a tutaj jeszcze jesteśmy w tym momencie przejścia do HSV. Może przejdźmy do tego momentu, szybciutko przewędrujemy po innych ścieżkach, a później już Państwo będą pewnie mieli też swoje pomysły na pytania. Mirku, HSV, Ernst Happel, miałem przyjemność rozmawiać z tym człowiekiem i z całą miłością o Tobie mówił, zwracał się, mówi, Mirek, to jest diament. Przepadam za tym piłkarzem, z taką ufnością, serdecznością, to był starszy pan, prawda? Stadion we Wiedniu nosi imię tego trenera, który był trenerem właśnie HSV. Mirek, dwa przewspaniałe sezony, dwa sezony wspaniałej radości dla kibiców, którzy zakochali się w tobie i nie ukrywam tego, bo taką drugą popularną postacią w tym czasie, kiedy byłeś, był Kiriakow, to był Rosjanin, który grał, ale mowa jest o tobie. Mirku, powiedz mi taką rzecz, przyjęła ciebie szatnia? Nie w HSV, nie w HSV. Mówię o lidze, nie, o obcokrajowiec. I teraz Mirku, powiedz mi taką rzecz. Szatnia ciebie przyjęła, zaakceptowała ciebie jednak, tak? Super. Super. No, oczywiście musiałem w kupna zrobić. Tak. Bo do tego nie dałem radę, sam miejsca zrobił drużynę tak samo. Nie, ale nie przyjęli mnie super. Na pierwszy trening przyjechałem, po prostu po dwóch dniach dostałem domek. Pokupowali meble, wszystko elegancko, samochód dostałem do dyspozycji. Po prostu tak daleko do boiska nie wziąłem treningowego domu, a tylko żeby tam jeździć po centrum Hamburga. Tu miałem po prostu drogę, 7 minut żeby byłem na treningu, także byłem zadowolony nawet. A chodziło o to, że po prostu bardzo dobrze mnie przyjęli, a zwłaszcza Tomasz Pocheden, Dimitri Jakobs na stoperze. Stoper. Stoperek, Uli Stein, bramkarz. Naprawdę starsi, tak samo jak mnie w Lechu przyjęli starsi, tak właśnie tam ci starsi zawodnicy mnie tak samo przyjęli. No, a później takie miałem tylko od Kalca. Manfred Kalca. Tak, powiedział. A ten mi Marian przetłumaczył to, nie? Jak chcesz grać w piłkę, to nauczy się niemieckiego, a później będziesz mógł dyskutować i grać. No ja, dobrze. Nauczy się niemieckiego. Zapisałem mnie do szkoły, żeby się uczyć niemieckiego. No. No, na szkoła to były inne atrakcje. Byłem zadowolony. No, bo efekty miałem też i na treningach, i po treningach, i po prostu nie żałowałem. Niemieckiego już się nie uczyłem do końca. Zostałeś wierny językowi ojczystemu. No, dokładnie. Myśmy się męczyły z niemieckim, a to później. No i co, no fajnie było, że dobrze graliśmy w lidze. Naprawdę mi się też bardzo dobrze grało, bo w pierwszym roku to byłem najlepszego piłkarza obcokrajowca. Najlepszy obcokrajowy grający w Bundeslidze. Tak. I byłem w drugie miejsce, to byłem jako piłkarz Bundesligi, to Uwe Ranem, z Borussii Mönchengladbach. No, także już tak, dla mnie to już był to pierwszy taki super ekstra. No, oczywiście zdobyliśmy na w pierwszym roku drugie miejsce w Bundeslidze. Bayer to był pierwszy. No i myśmy zdobyli w Pucharze Niemiec, nie? W Berlinie graliśmy ze Stuttgartę w Kiew, a przeciwko mnie wystąpił jeszcze Kazio Kmiecik, no i mógł grał w Stuttgartę. No, także naprawdę pierwszy rok to miałem wspaniały. Drugi zaczęło się znów nieprzyjemnie, bo odchodził trener Ernst Happel. Na jego miejsce wchodził trener jugosłowianin z Koblar. Nazwiska pamiętam. No, skoro, no i po prostu menadżerem został, po dziesiątkę po Magacie, wziąłem ja. A później został menadżerem, został Magat, Felix Magat. A to jest tam historia duża, no ale to w skrócie powiem tylko jedno, że po prostu napalił się na jednego piłkarza, tego Duńczyka Nielsen. Ten to szedł tam w Grecji chyba, później w HSV grało w finale z Juventusem chyba. Jak się nie będę jeszcze bramkę tak daleka, to właśnie ten Nielsen. No to nieważne, jeszcze on mnie nie interesuje. No i ja już po tym pierwszym roku już miałem podpisany na tamte 2 lata kontrakt z HSV. I to jest najgorsze, bo doktor Klein był prezesem całym i on ze mną podpisał ten kontrakt. Przyszedł Magat i zaczął namawiać mnie na obecenstwo niemieckie. Bo w Bundeslidze można było grać dwóch obcokrajowców. No i teraz tak, Sasza Jugosławianin, bardzo miły piłkarz i też i dobry piłkarz, pomagał mi tam, bo
jugosłowiańskim, troszeczkę tam euro, on tam w Polsce by się tam dogadał. Więcej wspólnego nie z językiem niemieckim. No, dokładnie. Mhm. No i po prostu tam... I on chciał już obywatelstwo miało zapadać i dostać niemieckie. Bo już na stałe zostało w Niemczech. No i teraz mówi, że on chciał tego Nitzela. Aha, jeszcze mieliśmy tego procesa z Belgii. To byłem ja i Plesas. Dwóch. No i on chciał tego nic nasiąć. I bezczelnie normalnie, aha, później Skobron odszedł za pół roku, bo wynik nie robi, to ściągnęli tego Reymana w São Paulo. Reyman. No i on to z Magatem mieli bardzo dobrą szlamę trzymali. No i nagle skądś nikąd do mnie ściągają mnie do biura, że miał obywatelstwo niemieckie wziąłem. Proszę. 30 lat. Ja bym to obywatelstwo niemieckie i to po 5 latach będę musiał z rodziną zobaczyć w Polsce? Bo to były wtedy właśnie jeszcze DDR-y. To były wtedy właśnie problemy, które można było dopiero po 5 latach wrócić do Polski, nie? Z rodziną się zobaczymy. Nie wiem, czy rodzinę mi tam wpuścili nawet do Niemiec. No, także straszne kłótnie były. Słuchaj, mam Felic. Ja mam jeszcze na następne 2 lata kontrakt. A ty chcesz mi senat? To sobie kup mi senat. Jak mnie wygryzie z tego mojej pozycji, to nie ma problemu. Ja i tak mam kontrakt opisany, i tak mam opisany. Czy ja będę kończył, nie, to i tak muszę kasę brać. No i ty, jego to złamało, no, że po prostu, że ja nie chcę, nie? Bo tak to on jeszcze bym miał trzeciego, nie? Że ja bym jako Niemiec, no ludzie, no jak można, wiesz, 30 lat temu mogę to złożyć. Ja bym miał 22 lata, to jeszcze bym się na samolubił. A tutaj, no 30 lat. No i wtedy się pokłóciłem, tam tego rozegrałem, to już tam. Aha, jeszcze grałem ostatni mecz, znaczy grałem mecze. Ostatni mecz graliśmy z Werder Bremen na wyjeździe. No i wygraliśmy 4-2 i jeszcze 2 bramki, na koniec strzeliłem. Podziękowałem, nawet nie szedłem na tą kolację, tylko wsiadłem w auto, bo wzięła żona samochodem do Bremen, do domu niedaleko. No i pojechaliśmy po prostu do domu i zastanawialiśmy się, co dalej będzie. Nad przyszłością. I Mirku, przeskakując szybko, bo moglibyśmy Ciebie słuchać w nieskończoność, a Ty opowiadać. Mirku, i teraz nagle pojawia się Grecja, co jest taki dla nas troszeczkę dziwny zwrot, bo pozwolę sobie przypomnieć, było dużo ofert nawet w samej Bundeslidze, były kluby przeogromnie zainteresowane. Największą ofertę to właśnie Anderlecht, nie? Czyli Anderlecht Bruksela. Anderlecht, tak, no. Mhm. Anderlecht, bo wiedział, dowiedział się, że tak. Nie chcę dostać tam Faburgu. No i tak wstępnie dostałem takie papiery tamtego, no musiałem się zastanowić, musiałem wziąć swojego menadżera, no nie, tam z nim porozmawiać na ten temat, to i to. On pewnie chodził tutaj, do tego, co tam, do Grecji, wiesz, tego, nie wiem. Co mi na stare lata? 30 lat, piękna pogoda, piękne plaże, cieplutko. No co mi będzie trzeba? A tu będę walił w tych deszczach, tam nie deszczach, no ale myślałem na tym 2 tygodnie, nie? Minęło 2 tygodnie, jeszcze nie podjąłem decyzji dla HSV i dla Anderlechtu. No i pojechaliśmy na obóz do tam w góry, gdzieś tam w Niemczech, HSV. Ja mieszkałem z Tomasem Wolfsonem, kapitanem drużyny w pokoju. Kurczę, no nie wiem chyba. Pierwsza w nocy? Ktoś walił drużyny do nas? Krzywo Pawlak. Nie. Żarty. To był żart. To był żart. No i ktoś puka do drzwi, to. Nagle menadżer wchodzi, prezesem był Łajka Atena. A Tomasz mówi, no już możemy się pożegnać. Ja myślę, już się sprzedali. Ale kto sprzedał? Ale kto sprzedał? Czy ja się nie sprzedam? Czy nie muszę jeszcze wam mówić do tego? No i nie wszystko dogadamy się, prezes mi dobro znaje. No i jak tak, no to proszę bardzo, to wstępną umowę piszemy. No i zrobiliśmy to w hotelu, bardzo szybko. Wsiedliśmy w furę. Ja prowadziłem, bo tam był zmęczony, to też jadłem. No i także w 6 godzin zrobiłem tam za Frankfurtem. Hamburg, on miał o godzinie, mówić do mnie, że o 8 mamy samolot do Aten. A tam już ponad 3000 kibiców czeka na lotnisko. Ja mówię, no dziękuję bardzo, no. A ja mówię, teraz ja muszę na Aten to jechać po swojej czubie, jakieś wziąć podręcze po tam. On mówi, o kurde. Pokazuję, ja jeszcze to nie znam tego greckiego, nic kompletnie. Ja no tak, pokazuję, tam po angielsku ktoś mi tam mówi, no jak Kraczek znam tego, to mówi, że wiesz, no ósmej musi być na niego pod hotelem, nie, przed hotelem, żeby na lotniskę jeszcze odnosić. No i tak się zerwałem, no wpadłem do domu, żona mówi, a co ty,
No nic, żegnam cię. A na przykład robicie pedofonię, to nie, a gdzie? A ja to. O Jezu, proszę cię, Mirek. I znów przeprowadzki? Kargo się da, wszystko się przewieźć, to żeby niepokojna. Nie będzie tutaj żadnego problemu. No i faktycznie, jak pojechałem tam, to normalnie był szok tam. W tych latach. Co tam są fanatycy? Zresztą oglądacie telewizję greckich kibiców, przecież to jest normalnie szok. Normalnie dla mnie to był szok, bo na tym lotnisku to oni wyprawiali. Nie, to jest przepiękne. Mirku, zostałeś owacyjnie przyjęty, to może no na pewno znajdziemy wiele takich akcentów świadczących od sympatii od samego początku kibiców do ciebie, zafascynowanych grą samego AEK Ateny, no i sympatii do twojej osoby. No po prostu fakt tak samo, że jak przyjechałem, tylko fakt, że wtedy taki był nie mieliśmy jak raz, bo teraz objęła tą funkcję tych stadionów w Grecji, to było tam, jak ja wyjeżdżałem stamtąd, to objęli to Anglicy, no nie? Tak. To oni wszystko już porobili tak, jak już później byłem zaproszony tam na mecze do Aten, miałem swoje miejsce honorowe, także zawsze jak jestem, to wspominają mi tam mile, też trybuny stają z miejsc, po prostu oklaski, tak jak w Hamburgu, za każdym razem jak jadę na mecz. Także bardzo miło, sympatycznie, naprawdę, no wiadomo, to jest to Grecy, no nie? Jak się wygrywa, to wszystko idzie na stół. A jak się przegrywa, to trzeba kanałami uciekać, no niestety. A to się przekonało już paru zawodników. Nasze posty, tak, Jacek Kazimierski w Olimpiakosie, Mandzik w Panathinaikosie. No, tylko Krzysiu Waszyka jeszcze dobrze, że nie miał tam problemu, bo był najlepszym piłkarzem, ale także super ekstra. No też można powiedzieć, że dzięki mi Krzysiek tam dostał kresy, bo mieszkał u mnie prawie 3 miesiące. Krzysztof to podkreślał, a co ciekawe, Krzysztof i Józek Wandzik to rekordziści, jeżeli chodzi o długość występów w Grecji, tak? Tak, w Grecji, tak. Mhm. No, także później Krzysiek do mnie tak samo wyzwaniał, dziękował mi, że nie zrobił błędu, no nie, że tego. No i proszę bardzo, jak poszedł tam kule niesamowicie, no nie. No, także Mirku, później jeszcze jest Korintos przez rok, to tak łatwo powiedzieć, później skaczemy, ale no, występów dużo, serdeczności wiele. Ile razy spotykam trzy kolegów naszych wspólnych, no z dużą serdecznością, zresztą nie sposób chyba inaczej odbierać Mirka Okońskiego. Mirku, wreszcie jest Polska i jest jeszcze twój trzeci tytuł, jak gdyby na zakończenie twojej wspaniałej kariery, są występy w Olimpii, ale później jest jeszcze taki epizod, jeżeli ja tak pozwolę przyspieszając, jeszcze jest epizod w jednym z hamburskich klubów, to jest Concordia, tak? Jak to się stało? To jest później, nie? A właśnie, Eltkor. To jest 25 km od Hamburga. Od Hamburga. I tam, gdzie są te największe sklepy z dywanami, to jest ten w całej Europie. Mirko. Nie, ale szczerze mówię, to nie jest, dlatego to Eltkor, to się właśnie kojarzy właśnie z tymi sklepami. Tam, bo wszyscy robią z Europy, tam właśnie w tym, to jest taki, tak u nas, o, tak powiem, tak u nas okrągłe. Kiedyś był. Mm-hmm. To jest właśnie tam takie, coś takiego podobnego było tam właśnie. Potężne było to. Drogi Mirosławie, szanowni państwo, proponowałbym, przejdźmy, bo pewnie macie państwo ogrom pytań, a nasz gość no, jest w tak formie, jak przyzwyczaił nas do występów na boisku, więc jest wspaniale, cudownie. Drodzy państwo, pan Sebastian już trzyma w ręku mikrofon i tylko podnosimy rękę i jeżeli ktoś ma... Się, podajcie, ja już jest jedno pytanie. Ja mam pytanie, ja powiem jeden pean na pana cześć, panie Mirosławie. Jakie? Otóż ja panu powiem tylko taką krótką historię, jak pana nazwisko oddziaływuje jeszcze dzisiaj na pewne kwestie. Otóż jestem w 2000 roku w Grecji, na Krecie, w takiej przepięknej miejscowości Chania. Idziemy sobie takim nadbrzeżem, knajpa przy knajpie i tam podlatują tacy chłopcy z Grecji, pytają się, skąd przyjechałeś? Byliśmy 6 osób, mówimy, przyjechaliśmy z Polski. Z Polski? To u was jest taki jeden doskonały człowiek. Myślę sobie, Wałęsa, papież? Nie, Mirek Okoński. Zapraszam was serdecznie na kolację do 6 osób za darmo. Zresztą w Krecie mam też bardzo dobre wejścia, znaczy wejścia kolejne do Krecji. Brali ze mną w AEK Ateny, pochodzili tam kontrakty, powyjeżdżali na Kretę, na Rodos, powyjeżdżali tam grali. I po prostu na Krecie miałem też mojego bardzo dobrego przyjaciela, też był kapitanem drużyny. I właśnie on też tam, może nie wiem, może też u niego byliście tam, bo on ma to knajpę właśnie. No, bo też u niego. Przy końcu dzisiejszego spotkania ustalimy, Mirek. Dojdziemy do tego. W każdym razie sytuacja
sytuacja się powtórzyła 6 lat później w innej miejscowości Letymi, on też pana znał. I też Mirosław Okoński, proszę, proszę. Ja. Proszę państwa, pytania? Nie ma pytań, aż nie chce mi się wierzyć. To może wobec tego... To jest pan, ale to może tak, to ja powiem. Ten pan, który zamierza zadać pytanie satyryczne, pan Aleksander Gołębiowski, syn Mieczysława Gołębiowskiego, piłkarza, bramkarza, który w wydatny sposób przyczynił się do awansu historycznego, awansu Lecha Poznań w 1947 roku do Ekstraklasy. Bramkarz, który rywalizował o miejsce na pozycji z numer 1 z Konradem Tomiakiem i Leonem Tolińskim. Dawna historia. Wspaniała postać, a pan Aleksander, syn Mieczysława, o którym tyle tutaj powiedziałem, artysta kabaretu Tej, dzisiaj kabaretu Pod Spodem. Przywitajmy Olka brawami, tak? Panie Aleksandrze, do rzeczy. Wieniku, chciałem Cię zapytać, bo wszyscy wiedzieli o Twoich umiejętnościach lewonożnych, czy to dzisiaj przyszedłeś bez krawata? Czy od czasu do czasu wiążesz tą lewą nogą? To dużo się nawiązał w Hamburgu i w Grecji. Tak? I masz chodziłem cały czas. Teraz przyszedłeś na muszkę. Tak, a mam chyba, nie wiem, jest to sama, ale te 120 tych krawatów w domu. Proszę. No, a nie ktoś mi się wiąże. Tak? Za śliskie są. Nie, no są takie coś... dobre z... Tak, tak, wolę trochę, trochę inaczej. O, na sportową, bez krawatu, na luzie. Ja myślałem, że ci zademonstrujesz coś. Gdzie są lewą muszkę, coś? Nie. Nie, tak. No, a teraz mam ministra muchę, więc może raz na muszki przejdziesz. No nie wiem, jak to proszę, czy na banki to może pójdę. To tyle, cały jest dzisiaj. A propos krawatu, oczywiście to jest ta dygresja dotycząca tych umiejętności i wiązania nogą dosłownie krawatu. A może i też taka dygresja, tak mi kojarzy się, Jean-Paul Belmondo, o którym wspomniał tutaj Mirek Okoński, nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście wcześniej, ale faktycznie od twórca wielu ról, między innymi wspaniały film Człowiek w pięknym krawacie, miał ich nie mniej pewnie niż Mirek, o którym opowiada. Drodzy państwo, są pytania? Nie ma. Mirku, to jest. Proszę bardzo. Śmiało. Będzie ich więcej pewnie. Mirek, Mirek, dwa pytania. Mieliśmy tutaj spotkanie wcześniej z Damianem Kazikiem, ja tam czytałem w jednym z wywiadów. On już bardzo na treningach nie lubił grać przeciwko panu, no bo non stop kanały były. Jakby miał pan, nie wiem, wymienić jednego lub dwóch obrońców w Polsce, z którymi pan się mierzył, nie wiem, Jana z Dziuba, który uważa pan za taki najbardziej twardy, przeciwko którym nie lubi pan grać. No, ja wam coś powiem, no szkoda, że to wymienię ten, dobrze, że grałem nad tym drużynie, no nie, to był Hirek Baczek. No o tym też możemy Grzesiu na to dużo powiedzieć, no, że, bo on do Poznania, jak ja byłem tutaj, jak ja pojadę kawę wypić, tam obiad, jeszcze kolację, mówię, przespać, to ja w ogóle to też bierze, no potem, tak tam nie pogram, też tak nie pogram, nie. No, a to tak powiem, no, bardzo mi się nie wcielnie grało też na Edka Tarzanego, no i Marka Dziurę, nie. No, to był tak, no był tam Mirek Tołkiński, no, ale to, on tam więcej taki był obrońca, ale dość pomocnikiem, no nie, także też krótko trzymał, a także nie narzekałem tak. A czy może pan coś bliżej powiedzieć o tych słynnych zakładach z prezesem Ajku Ateny? Tak mogę. No, fajnie. Nie, no powiem tylko inaczej. Prezes tego klubu Ajka, prezes biznesmen, który ma piękne lokale, to są dwa, są buzuki i to ma wyjście na morze i ma takie dwa lokale na górnej trasie z tej klubu. Lokal mieści jeden ponad 3000 osób. Ściąga z całego świata różne balety do tańca kobiety, muzykantów, normalnie niesamowitych. Normalnie to kosztuje, ale tam u niego butelka łyskacza kosztowała wtedy, jak ja byłem, ponad $150. To przepraszam, no 3000, no to może mi się wróciło, nie? Tak samo reklama w telewizji, to wszystko, koncerty jego tam prorobili. Także, no ja powiem inaczej. Było tak, doszliśmy tam do takiego meczu. No, też dużo nie powiedziałem na temat Bucha przepięknego, przystojnego. Ale tam robić, no. No, także... Ale graliśmy tam parę takich meczy i... No i decydujący mecz był. To był na stadionie olimpijskim. Graliśmy z Olympiakosem. Mieliśmy jeden punkt przewagi nad Olympiakosem. Na pierwszym miejscu byliśmy, tylko był na drugim. No, ale oni grali u siebie, nie? Ja pamiętam, to była straszna wojna.
I przed meczem, no oczywiście facet nerwowy, to wchodził do szatni, wychodził, a ja na tej kanie, już tam Wesley trochę poznałem, mówię, jak się czujesz, mówię, prezesie, a on mówi, Denecker Kala, nie za dobrze. No i tak zaczęliśmy zagadać, gadać, wiem, to jak to pan prezesem, pan nie wierzy swoją drużynę? Oko, separaka, oko, przestań takie głupoty gadać, nie? A ja mówię, jak głupoty, to prezes nie wierzy w mistrza? Bo ja wierzę. Tak popatrzą na mnie, popatrzą, czego los jest tam. Zresztą, tyle losi, nie? A ja mówię, jak tyle losi, no to losi, no to po 5000 marek wyciągamy i gramy. On co? Ja już wygrałem ten mecz, jak nie to, co byś powiedział, i będziemy dalej mieli ten jeden punkt. A później mamy ostatni mecz z POK Saloniki u siebie. Ostatni mecz później. No. A my dobra. Ja mówię, dobra. A ja miałem czeki przy sobie. Wypisałem mu czeka 5000 marek. On wyciągnął swoją tam biżuterię, tam ze swojego sejfiku i wypłacił to. A ja do tego, do menadżera mówię, a ty trzymaj, tylko nie, tylko wiesz, nie wiesz, że tam gdzieś po bokach, nie mówisz, jak to no. Nie, dobrze, dobra. No i faktycznie, no, mecz był ekstra, naprawdę ekstra. Ja chyba mam to nagrane, ale to już... Znaczy, leci tam na niektórych te, właśnie te bramki, to moje tam w tym... Lecą te mecze, powtórki z tych meczów, te Garbajka. No i była godzina, mówię, minuta, która była 80, ale chyba 6 albo 7. Rzut różny miał Olimpiakos. I detali ten węgiel, uderzył głową w poprzeczkę. I tak był walnął w tą poprzeczkę, że ona się odbiła na chyba na, nie wiem, gdzieś tam na 20, 16 metr, gdzieś tam, nie? No, a ja się nie cofałem. Pozostałem też na 30-40 metrów. I on nas kapitan drużyny, to chyba to piłem, podał do mnie i ja miałem tego stopera w sztore, nie? Jak on to tak, no to co, no to nie, 3 minuty do końca i poszedł sam na sam z nim. W lewo, w prawo, ten się zakręcił tak samo. No i, a ten kapitan leciał z boku mnie, no nie? I teraz zamach ze strzela, ten na tyłek, ja mu podałem do niego, a ten pustaka szedł. I jeden zero wygraliśmy ten mecz. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. Po 10 latach mistrza to było, AEK. No, a tam było tylko dwóch zawodników wyścione, tego Toniego Sawieckiego i trenera Bajewicza, Jugola też. No i to po prostu trzech zawodników ściągnęliśmy. A to zresztą to było za AEK. Ani z klubu, ani z Olimpiakosu, bo się tam nienawidzą. Pana Tajkos też nie. To po prostu oficjalnie też nie, bo to był kluby prezesa pana Tajkos. Także to tam było bardzo ciężko ścione z klubu do klubu, no nie? No i później po tym meczu wakacko, ja miałem gości jeszcze z Poznania, też tam przyjechali, byli na meczu, no i oczywiście miałem zamówione półmiski w domu, wszystko wakacko, a on taką kolację pożegnał do siebie w lokalu, a ja nie pojechałem. Pojechałem do domu, do siebie, powiedziałem, jak nie wierzył w drużynę, to podjechałem do tego, będę tam robił smutne minie i wysłał swoją żonę pod szakiem, do mnie do domu, my już kolację, co tam szykowaliśmy, elegancko, nie wiem, tygarska, do tego, delikatnie. No, i to tak, o, przyjechała ta żona i mówi, oko, Seba, oko, prosi mnie bardzo, żebym nie robił dla niego tego, bo on jest normalnie, jak do niego to puściło to wszystko, bo nie wierzy. Mówi, skąd ty wiedziałeś, że ten mecz wygramy? Przecież to nikt nie wiedział, 80 tysięcy ludzi na meczu. No trzeba wierzyć w swoją żonę. No to po co tak daleko zaszliśmy? Mogliśmy to na ten czwarty, piąty, szósty miejsce, no ale się byśmy zagrali. A walczyliśmy po to, zgrupowania, po tych Niemczech, po tych Austriach, też jeździliśmy, po tych Włoszech, też jeździliśmy na te obozy, tam wszystko, no po to, żebyśmy to wykorzystali to wszystko. Te, no i tam tego, troszeczkę tam nie za bardzo, a żona mówi do mnie, i tak, weź, błagam cię, weź, przyjdźmy, powiedzmy, nie rób tej przykrości do niego. Więc pojechaliśmy na tą ulicę tam, gdzie masz ten lokal. Słuchajcie, czarno na ulicy, w lokalu czarno. Tam jak mnie zaczęli na rękach nosić do tego lokalu, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja nie wiem, czy żona tam zajdzie z tą moją koleżanką z mężem i tam nie, z dziećmi, to się dzieci pobraliśmy. Ona się, aha, żona się pytała prezesa i na jedno miejsce, ja mam na 12.
No dobra. I zaraz wracamy w scenie na ten. Słuchajcie, jak obrzucili nas kwiatami. Nie tylko mnie. Całą drużynę, bo oni też mieli swoje stoliki poustawiane. Ale słuchajcie, no coś przepięknego. Tak jak tam się bawią po takim zwycięstwie. No były porażki, trzeba uciekać. Było faktycznie. Ale co zrobić? No po tym meczu muszę powiedzieć, jak jechałem do domu z żoną małżonką, bo kolega miał długie auto moje, z żoną i dziećmi, bo tak to nie, znaczy nie pomieścilibyśmy się. To po prostu razem jak wyjeżdżała żona, to ja musiałem się z tyłu położyć na podłodze. A żona jeździła po partach tam, kibolo. No po prostu tam było tak czarno, że normalnie nie wiedziałem jak ma. A najgorsze, że miałem numerek polski, nie na poznański. No i dlatego się tam najgorzej tego bałem, nie? Ale... A zobaczyli Garzynę, to mnie nie widzieli, bo ja nie wiem, jak mnie zobaczyli, to nie wiem, co by było. Ale... Auto by nosili. Tak, nosili, ale które? Ale kto? Chyba to jakiś kibolo olimpiakowy, tak? No, do tego z czwartego piętra wyleciał ten samochód. No. Nie, no także przepiękne, no. Super, jak chcę naprawdę jeden puchar, jeden pieniążki. Naprawdę... Ja z nim żyłem bardzo dobrze z tym prezesem. Naprawdę żyłem, on tak samo później odszedł. I po prostu ja tak samo, już nie chciałem, już żona też mówi, chodź, a sam do Polski, bo nagle do szkoły, to. I nagle już jesteśmy, pakujemy się, wszystko elegancko, kurde, ktoś przyjeżdża do mnie do domu. A to prezes z Korintos. Z Korintos, no. Pawlak? Nie, z Korintos. Tej drużyny. I proponuje mi rok czasu, by nie mógł zagrać. A to było taka miejscowość, był takie 100 kilometrów. Tam, gdzie były te trumny Korintos. Mm-hmm. Trumny Korintos, to tak, ten most, tak, to wszystko to tam, tamto. A tylko ja w tym mieszkałem w dzielnicy tej takiej super ekstra i to miałem tylko na trening tam 3 km, także niedaleko przez most jechać, no i byłem już na stadionie. Mm-hmm. I też mi się tam dobrze grało, też zrobiliśmy które. Na szóstym miejscu skończyliśmy. Sezon 1991-92. Tak, tak. Mm-hmm. Naprawdę super ekstra mi się grało, no i też miałem mecz taki fajny. Cieszyłem się, bo graliśmy na AIK Ateny. Na Filadelfii, no, strzeliłem bramkę na 1-0, oni na 1-1 i 2-1 czekaliśmy. Ale Beniaminek, oni wtedy też się liczyli w pucharach, także nie narzekałem. Też opłatki dostałem od kibiców, że odszedłem tam do tego Korintos, ale oni z tym się nie przejmowali, bo to dla nich Korintos to była Beniaminek, także nie mieli do mnie zastrzeżenia. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w szatni, w dużej szatni. I jest nasz zawodnik Mirek Okoński. Czy nie można go lubić? Fajny człowiek, nie? Ile opowiada? W jednym opowiadaniu, w jednym jakimś tam fragmencie jest tyle serdeczności. Tak jest, oczywiście. To też racja. Drodzy Państwo, pytania. Są? Są. Jest tam jakaś rączka podniesiona i już jest pytanie. Prosimy. Jak to jest grać w reprezentacji Polski dla ojczyzny? Jakie są takie odczucia pana? No niestety, muszę... Ciekawe pytanie. Ale ja lubię odpowiadać na nie. No, po prostu, no co, miałem pecha, że był trenerem... Znaczy pecha. No ja pierwszy debiut miałem też Polska Szwecja. Na trenera Kocha we Wrocławiu, który wygraliśmy 1-0, Kasiu Dzień na świętej pamięci szedł bramkę skarnego. No i takie słowa jak Gorgoń, Matulewicz, Kapki, Pieciki, Świnkiewicze. Po prostu taki, też byłem młody wtedy, ale to nieważne. I tak z roku na rok, trzymałem się tej kadry. No i później przejął tą pałeczkę pan trener Piechniczek. Ukochany był trener do dzisiaj. No, bardzo go szanuję. Podziwiam jego krzywo ustne. No, ale trudno, ja mu powiedziałem, w książce też napisałem. No, twarz, że powinien pracować faktycznie i pracowali razem chyba z Kochem, nie? Musimy go było na bok, nie? No, niestety taka prawda. No i po prostu w 78 roku miałem okazję wyjechać na Mistrzostwa Świata do Argentyny. Razem ze Stasiem Terleckim dawaliśmy kontuzję na obozie. To już poszły. 78 rok. Później był 82, był Meksyk. Hiszpania. No, po prostu w szerokiej karze wszystkie mecze sparingowe, wyjazd do Ameryki, wszystkie mecze sparingowe. Później jeszcze był wyjazd do Indii, o Puchar Indii Gandhi. Mm-hmm. Pierwsze miejsce to byliśmy tam. Ja zostałem wybrany jako trzech zawodników, był wybrany z Hiszpanii, Włoch tam.
tam była cała Europa tak samo, nie? Tak. Bardzo dużo, to my tam dwa miesiące siedzieli tam, później grali. No płakałem, żeby do domu się wracać, ale no, niestety. No i to byśmy tam pierwsze miejsce. I wszystko było na cacy. Przyjeżdżamy, skład podaje na... A Hiszpania by to była, tak? Hiszpania. No. No, podziękował mi, mówi, że nie, że to, że to. No i wziął Barana z LKS-u, tak? Z Malarka, no, bo tam grał, chłopak, no tego, nie? Nie, tego nie mówię, nie? Pałasza. Tak, Pałasza, jeszcze Barana, Pałasza i jeszcze jeden taki... A nie był to Przybysz? Widzę pan, obrońca? Może. No, proszę? Nie, Wodek. No, Wodek. Bardzo dobrze. Oczywiście, bardzo to nie. Wielokrotnie rozmawialiśmy, że za krótko nawet grał. Baran pojechał tam. Mhm. Ani nigdy nie zagrał. Przybyskim ten. Nie. Ten obrońca. W Zakrodze się pojechał. To ja byłem. To ja tyle lat siedem już tutaj. Jeszcze wyjazd do tego Meksyku też miałem. Też go nocą byłem. A byśmy przed samym mistrzostwami w Meksyku, to byśmy byli tam na turnę w Meksyku. I wszystkie mecze też w Meksyku grałem. Nie wiem, wróciłem. Nie wiem, tylko że tam... Nie wiem, po prostu się nie lubiliśmy na, dlatego. No i tak samo nawet im parę rzeczy też mu powiedziałem prosto. Znaczy słów powiedziałem prosto w oczy, także... No już później mnie już nie cieszyło to. Podobna sprawa, Mirku, jak Janas nie wziął Rankowskiego też. Tak. A on mi podziękował, to Franek się tak samo podziękował. A Angel i Iwana. Iwana, no. Podobne syndromy. No, dlatego mówię, no, układy są wszędzie. I układy są wszędzie, u nas tak samo są układy w Lechu. To też mnie martwi. Bo to, co wychodzicie na te mecze, to ja normalnie, ja nie wiem, ja was podziwiam, normalnie. Ja normalnie nie wiem, co bym zrobił. No. Ja mówię, przecież były takie mecze wcześniej dla innych trenerów, tego nasz, no dobra, nie wychodził mecz ten wygrany. Ale było widać tą grę, tą klepkę, akcję, no nie strzelił, no trudno, nie strzelił, ale to jeszcze ten. Ale coś się działo na tym wojsku. A dzisiaj? Gra do tyłu. No, brawo. Teraz ja mówię jeszcze jedną rzecz. Oglądaliście państwo ten mecz Barcelona-Milan. Słuchajcie, Guardiola postawił na ławkę, wsadził na ławkę rezerwową. Dlaczego? Dlatego, że przegrali tam 2-0. To co, on będzie bronił 2-0? U siebie? To postawił na atak. I zobaczcie, w którym minucie ten już strzelił bramkę. No, mecz jedną, drugą. I teraz tak o. I już się zaczął kręcić. Strzelił trzecią. Już kazał mu się grać. A dlaczego? No bo postawi go tu na stoperka i będzie mu do tyłu, ale wiadomo jaki on jest, że tam nogi nie odpuści. A my to gramy z Bełchatowem u siebie? Ludzie, no to jest kompromitacja w biały dzień, no to ja rozumiem przegrać z Legią 3-0. To nie wiem, ja pierwszy raz takie coś widziałem, ja jeszcze nie przegrałem tu z Legią. Ja nie przegrałem z Legią. Porażka. Proszę? Porażka. No jak porażka? A Śląsk Wrocław? No. No ludzie, no to jest? Polonia. Polonia, następna. Ręciście przyjechali. No nie, no bo taka jest prawda, no zobaczcie, co się dzieje, ten król, tak? Prezes jest królem, tak? Czy kto tam jest teraz? Polonik? No. No to ci też opisują. Kiedy? I tu będzie tam brakie tam dwa punkty, Boże kochana, będzie mówić, o tak. Daj Boże, ja im życzę z całego serca. Tylko pytam się jedno. No, ja też panu powiem, że kiedyś tak samo pamiętam, no, chyba to 3 lata temu, nie wiem, czy kiedy to odbywaliśmy tego mistrza? 3 lata temu, no, to mieliśmy tam 9 punktów strata, nie? 11. Ile? 11. 11? No, i umieliśmy zrobić tego mistrza. No, ale to była gra wtedy, bo na razie to jest kopanie. Ja mówię tak samo, czemu na przykład w takim meczu, ja wiem, że macie pretensje jako kibice tam tego, ja na przykład tego piłkarz. Ja też dałem mu parę takich nieprzyjemnych słów Bartkowi Szuflarskiemu. Ale jego też się może tak debić, tak, tato, że on nie wykorzystuje tej sytuacji. On nie wykorzystuje 4-5. Ja też nie wiem, dlaczego on jako tam zewnętrzną prawą, dałem normalnie pasówką do pustej. Nie wiem, dlaczego z 2 metrów w piłkę nie może trafić. No ja też nie mogę jego zrozumieć, ale to też psychicznie on musi mieć niedobrze na treningach. Tam usiądł, nie wiem,
wypić tą kawę, powiedzieć, daj do pokoju, tak do nas ten Łazarek przychodził do nas do pokoju. Z jednym porozmawiał, drugim, trzecim, czwartym, miał tych swoich tych źrebaków, tak? Źrebaki. Jak? Źrebaki, tak jest napisane. No, źrebaki, ten Kofnycie, Łukasi, tamtego, to wszystkich tam ich miał. Na on każdego prądu wchodził do nich do pokoju wieczorami, jak byliśmy na grupowaniu. Gadał z nimi, elegancko, porozmawiał, jutro grasz. Ty grasz, ty już będziesz przygotowany do tego, że wyjdziesz na ten boisko. A to tak o, gra, strzela bramka na drugim, bo kupili tam jakiegoś tam, nie wiem kogo. No nie wiem, nie, naprawdę, przecież my mamy swoich. Toner. No, a teraz o Toner. No przecież ty to dobrze gra w piłkę. Po co on go chnęli? On będzie to czekać, żeby on go przeprosił? Panowie, to jest to pewnie skandal w Jałcie. Chłopak dobrze gra, on go wystawia na jakieś inne pozycje. No, tak to myślę, ale to by się zjadł podał? Bo ja bym też mu nie podał. No słuchaj, no, chłopak dobrze gra, wystawił go na innej pozycji. Go ściągnął wtedy, a on bo w ogóle nie poszedł. Ja wiem o tym. No. A tam, nie. Ja tylko powiedziałem tylko jedno. Ja się skontaktowałem wczoraj, po meczu ze Szczeszczowej, nawet w sobotę, po meczu z działaczami. Naprawdę mają grubą rybę do odjęcia, żeby po prostu się zastanowić. Bo póki jeszcze jest czas. Bo ja uważam, że my piłki lepsze nie będziemy grali taką grą, jak my teraz gramy. A ja mówię, w drugiej połowie już zaczęli grać. Dlaczego od początku tak nie graliśmy? Dlaczego nie grać w początku? To znaczy to, to my od początku nie mamy sił, a pod koniec mamy. W drugiej połowie mamy siły. Mi się wydaje, że może tu stadion by był pusty i wszyscy by wyjeżdżali na wyjazdy. I może on te wyjazdy... Nie, ja tak myślałem, że to pusto. Nie. Ja już zaproponowałem tu działaczom. No słuchajcie, może wszystkie nasze zrobimy na wyjazdach. No zrobimy na wyjazdach, tylko mieszka taki bitor. Bo będą nieśli teraz po 500-600 km. No bo jak wy macie to zrobić? Po 30 tysięcy ludzi przychodzi na mecz. Przepraszam, ryczą, łzy lecą. Później po meczu, jak ja wychodzę i jadę na przykład do domu, jak ja widzę tych tramwaje, a jak wygrają, to normalnie aż chudczy w Poznaniu. A to z czego mają chudczyć? Że dzień noc na mieście wygrywają, a u siebie cztery przegrywają? No ludzie, no to, no to nie cztery, tylko trzy przegrywają, tak? Trzy i dwa remisy, tak? No, Proponuję przejść w konstrukcję pytań, tak? Proszę bardzo, jest pytanie. Panie Mirosławie, jeżeli już jesteśmy przy ocenie trenerów, to byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan powiedzieć, który z trenerów, który Pana trenował, w Pana ocenie był najlepszy i dlaczego Pan tak uważa? Proszę Pana, w mojej karierze, tak? No ja Panu już powiem, dla mnie bardzo dobrym trenerem do dzisiaj tego, to był Kazimierz Górski, w świętej pamięci. Drugi był, to ze starszych, to był właśnie Ernest Kapel. Bardzo doceniałem szkolenie trenera Łazarka, który poświęcał cały dzień na boisku i umiał potrafić wziąć szwaw, boisko zlać, dostawić piłkarzy tych do rzutów wolnych po treningu, 15-20 minut. Mnie zostawiał na przykład z Piotrkiem Mownikiem na indywidualne treningi. No ja też nie mogę narzekać, że w tamtych czasach, gdy ja przyjechałem, bardzo dobrą trenerkę robił właśnie ten Kopa. No tak to ja nie miałem takiego, bo tam Grecja to tam, nie wiem. Majewicz był dobry, ale no nie mieliśmy takich boisk piłkarskich. Te boczne, to jeździmy tam po 15 km na te boiska treningowe, to były bardzo dobre, no, ale tam jeszcze nie mieliśmy, tylko treningi mieliśmy. A tu ja przyjechałem tu na hasio taki, nie, po prostu można powiedzieć. A kiedyś był na Dębszu, te boczne oczywiście, nie to główne. No, także... Ty pamiętasz to, nie? No. Jest pytanie, tak? Kończąc temat trenera Rumaka, w sumie lepiej się zamurować, nie przegrać u siebie niż wygrać, no ale nie moja filozofia gry. Panie Mirku, ja może proszę o taki komentarz, bo Pan grał w CWKS-ie, każdy wie jak tam poszło. Jak to jest możliwe, że wychowany Greka, którego ojciec ma tytuły mistrza Polski zdobyte z tym klubem, idzie do... Wie Pan o tym. Do kogo idzie? Tak. I jeszcze ma czegoś Franca powiedzieć, że on w Legii ożył i stał się lepszym piłkarzem. Może mamy komentarz, jak można się tak skurwić? Nie, szczerze, ja lubię takie szczere po prostu pytania i ja chętnie odpowiem na pytanie. Ja po prostu też powiedziałem tylko jedno. Może, przejął lekko pałkę z tym powiedzeniem. Tym powiedzeniem, bo ja tylko mogę się wypowiedzieć jedno. Naprawdę mam żal do Lecha, że nikt nie rozmawiali wcześniej, nie zaproponowali mu gry, zostania w Lechu. Bo jest to młody chłopak,
A druga sprawa, ja panu coś powiem. Jak ja mam iść do Bielska Białej, czy do Piasta Gliwice, to ja wybieram Szalegię. A czy ja będę tam grał, czy nie? No, choć będę siedział, a tutaj... O tu nie miał żadnych rozmów nie miał do przeprowadzenia. Dlaczego nie chce pan działać? O czego są menadżerowie tutaj klubu? Czemu oni wędą na przykład do pokoju do siebie, porozmawiają? No przecież ten chłopak to no, utalentowany chłopak, mieć blokadę, jak on walczy o to piłkę, tak czy nie? Oglądaliśmy pan jeszcze długo, wpłynęło 15 minut. No naprawdę chłopak jest utalentowany, i to, a on się dopiero wkręca w zespół. A on już multipuje tak lewo. No to przepraszam bardzo, to a to chłopak miał wybrać. Tak samo jak ja bym mógł wtedy powiedzieć, tylko że fakt, że ja na słowo nie powiedziałem na temat Lecha i Bitów, oczywiście tam nic na Lecha, tylko po prostu poszło do wojska, ale tylko mówię, niepotrzebnie się wychylił tym słowami, bo to jest jednak media łapną i to, a to Achibol tak samo to złapie. Ja pamiętam, nie wiem czy pan pamięta, tak samo było problemy, a tym ja Reszkiewiczem. Też to było, pamięta pan? Kto poszedł do Legii? No, to samo właśnie te słowa, co on powiedział. Nie pan ze sobą mostów. Nie pan. Bo nie wiadomo, czy nie wrócić z powrotem. A raz wracał wielokrotnie. No, no ja miałem o tym, no. No tylko mówię, na pewno będziesz młody źle powiedzieć te słowa, ale a że poszedł do Legii, a niech ten Boże, że jak najlepiej się tam gra. Oczywiście. A jak nie, no to nie wiem, czy nie będzie jeszcze o łaskę prosił do Lecha. Ja wiem, że kibolom mu nie przebaczył tak szybko, chyba że będzie grał na wyjeździe w Anie Czybrał i kibolom mu przebaczą to. No. A jeszcze z Legii, no nie, na Legii dał okno. No teraz samobójczo. Czy są? No, także mówię, no. To jest ciężko, nie? Ja mówię, ja nie znam tych przyczyn takich, ale po prostu tego, co oglądałem tu, czy tam na tych wywiadach, tam w telewizji oglądałem tego mecze, kto go wpuszczał, to było chyba też na Bielsku, tak? Co to było w Oszczeniu? Szczupakiem, tak? Tak. Pod koniec meczu, nie? To szczerze do bramy. No, później tak samo, tu, a to, co też wypracował, to tu grał na, u siebie, to chyba jeden mecz rozegrał taki bardzo fajny. To znaczy nie grał całego meczu, to go wpuścił chyba też na 15 minut. Też bardzo ładnie tak ambitnie, wracał po tą piłkę na obronę, pomagał w obronie tak samo i też i ten gaz miał. Bo to jakby nie było też szybki chłopak. Jest taki, no ma taką słychałeczkę, taką, nie wiem, no może jeszcze miał jeszcze lepszą, może będzie miał jeszcze lepszą, ale to, no 19 lat ma, tak? Ile ma? 19, nie? 21 lat? To starzeje się. Dobry czas przed nim. No, czy tak. Są pytania? Nie ma? Aż nie chce mi się wierzyć. Jest Piotr, pan Piotr jeszcze, tak? Podpuśćcie mnie, mam. Powiedz mi, czy Lech zdobędzie mistrzostwo Polski w tym roku? Dałeś mi dziesiątkę takich numerów, miałem adresa. Bo tak ci pokazywałem w Kronice, tak, 83 na 84, to był dublet i ty niechciany w Legii. Nie, niechciany, nie. Jak tak, niechciany Miłoszewicz w Legii przychodzi do Lecha za twoją namową. Tak. I ty wracasz do Lecha i my jedziemy na Łazienkowską. I 2-0. Ja się za nasz lecie i żyję i jestem tu. I to się cieszę. I chciałbym jechać teraz też do Warszawy, zobaczyć to zwycięstwo. Ja tu też mam taką... I może Ślusarski by szedł. Ja też mam taką... I to by było ja ci powiem szczerze, że tutaj... Odpowiem ci pierwsze to pytanie, czy Lech to będzie mistrza, tak? W tym roku. Powiem ci szczerze, trzymam kciuki. Bo chciałbym. Wiesz dlaczego chciałbym? Chciałbym jechać na stary rynek. Naprawdę to, co zrobili mistrzowie puchary, po prostu ta publiczność, po prostu ja stałem tam do rynku, żebyśmy wyprzedzili ich i to by było jeszcze najlepsze. No, normalnie przy swojej grze, tak jak Drake, drugą połowę z tym, to oni po prostu nie mają prawa przegrać, to nawet weź te punkty, chcę boli po jednym, z tym, dojść tu po jednym punktem. A taką Polonię po prostu mieli na tym, a tam był Hapuk, no to masz, dojść jeszcze 4 punkty i 2, to masz 6 punktów. No tak czy nie? A tu ci powiem, tu mamy taką fankę jedną, tutaj siedzi, na wszystkie mecze wyjazdowe, ty mówisz na żeletę i żyjesz. Ona do dzisiaj siedzi. Na wszystkie mecze. Słuchajcie, ja byłem jeszcze asystentem trenera Baniaka, jeździłem też z drużyną, naprawdę wierzcie mi szczerze, ta drużyna potrafi, nie wiem, ja wychodzimy z autokaru, szaliki,
no ja tego, był hartowy, nie był hartowy, nie tam to, to, to Szczeciny tamtego, przecież wiadomo, że się nie lubimy. Ja mówię, kobieto, gdzie ty jedziesz tym kocioł? No, no i się tu, no, swoim kibicami Lecha, no, no niczego, niczego. Naprawdę podziwiam, naprawdę. Ja powiedziałem, nie wiem, kobieta normalnie tam w tej dumie, no ale to ja czuję, że nie jedna tak samo jeździ na rzeczy. Tam widzę, że pani chyba często jeździ, tak? Z panią? Do pani mówię. Szaliczku, nie, nie, niech pani się odkręca, pani, tak? Do pani, która się odwraca. Zdarza się. Ale zdarza się, tak, no, dlatego widzę właśnie. Drodzy państwo, no cóż, 19 marca... Proszę? Na Łazienkowskiej była. No, no proszę, no, no, no proszę. No mówię, no i też żyje, no. No. Drodzy państwo, to spotkanie mogłoby trwać, trwać. Sądzę, że jeszcze będzie nie jedna okazja, nawet dzisiaj, żeby zdobyć autograf. Zdobył sympatię Mirosław Okoński już dawno naszą. Dziękujemy serdecznie, Mirku, za to przybycie. Za to... Mam nadzieję, że wybiera do wszystkich trzymanych wszystkich barakach. Proszę państwa, w każdym fragmencie to spotkanie było ciekawe. Jeżeli krytyka, to myślę, że twórcza Mirek to zawsze... jeszcze 3 godziny musi podglądać tą Może przedłużymy to spotkanie, ale może wszystko, co najlepsze jeszcze przed nami. Drodzy państwo, zawsze kończyliśmy tym, że wstawaliśmy. Ja podawałem impuls słowny, wy odpowiadaliście. A więc Mirek Okoński. Mirek Okoński. Mirek Okoński. Mirek Okoński. Mirek, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego dobrego. Bądź zawsze dobrym duchem klubu Lech Poznań. Jeżeli nawet padają słowa często krytyczne, wiem, że zawsze są odniesione w twoich emocjach, ale w twoim sercu zawsze mocno puka 4 razy Lech. Ja chciałbym serdecznie się za to zaproszenie podziękować organizatorom i wam jako kibicom, którzy naprawdę jesteście za Lechem. Ja tak samo jestem, nie myślę, że nie. Tylko po prostu trzeba to coś zrobić z nimi, bo to jest nieprawdopodobne. Ja naprawdę szkoda mi was.